schody projektowanego budżetu zachowują relacje określone w artykule 242 i artykule 243 ustawy o finansach publicznych i tym samym spełniają ustanowione w tych przepisach warunki uchwalenia budżetu wieloletniej prognozy finansowej. Od niniejszej uchwały składu orzekającego zgodnie z artykułem 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do kolegium izby w terminie 14 dni od dnia do jej doręczenia. Jeszcze jest klauzula informacyjna. Mniejsza opinia na podstawie artykułu 246 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, podpisała przewodniczącego składu orzekającego pani Anna Suprynowicz. Dziękuję. Opinie komisji. Przedstawienie projektu. Przedstawienie projektu uchwały, przepraszam, przedstawia skarbnik gminy Krotonów. Dokładnie projekt uchwały budżetowej został omówiony na komisjach. Budżet opisany w projekcie. To jest budżet mocno proinwestycyjny, tak to można nazwać, ponieważ zawiera w sobie limity wydatków na duże projekty realizowane ze środków unijnych, jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, i tu jest kwota 572 tysiące złotych łączna, bulwary rybackie na kwotę 2 228 tysięcy i dodatkowo oczyszczalnia ścieków widuchowej wykonawstwo na kwotę 4 200 000 złotych. W związku z tym, że są to projekty unijne, a gmina nie posiada środków na to, żeby założyć środki do czasu rozliczenia projektów, konieczne jest wyemitowanie obligacji na prefinansowanie środków unijnych na kwotę łączną 4 040 000 złotych. I gmina także nie znalazła w projekcie budżetu środków na wkład własny, część wkładu własnego w kwocie 1 000 000 złotych na budowę, modernizację, oczyszczalni ścieków widuchowej. W związku z czym łączna kwota planowana do wyemitowania obligacji to jest 5 040 000 złotych, z czego 4 040 000 zostanie spłacone do banku w roku 2020 po planowanym rozliczeniu projektów, a 1 000 000 złotych rozłożone zgodnie z wcześniej przyjętą uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej zostanie rozłożone na raty w latach po 100-200 tysięcy złotych aż do roku 2030. Ponadto uchwała budżetowa w swoim planie przewiduje limity wydatków na wkład własny na projekty zakupu samochodów pożarniczych. Jest to kwota 280 tysięcy złotych, tak? I dodatkowo realizacja inwestycji na kwotę 291 730 zł, otwarte strefy aktywności. Tak? Także to, jak widać, budżet mocno proinwestycyjny, duże wydatki, no ale też duży deficyt. Jak widać z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, deficyt możliwy do sfinansowania, więc gmina Widuchowa będzie mogła dokonać tych wydatków. Także to tytułem omówienia uchwały. A, jeszcze jedna rzecz. W trybie autopoprawki poprosiłbym Państwa, żeby w załączniku numer 8 do uchwały, plan dochodów, wydatków, rachunków dochodów oświatowych, jednostek budżetowych w 2019 roku. Tam jest znowu to, co było, ten błąd, który był w uchwale poprzedniej. Jest wpisany zespół szkół widuchowych, powinna być szkoła podstawowa widuchowa. Nie ma to znaczenia tutaj jakby, bo i tak kwoty są zerowe, także niemniej jednak poprosiłbym o zmianę. Szkoła podstawowa widuchowa, a nie zespół szkół. Załącznik numer 8 do
do uchwały. Wszystko Państwu dziękuję. Opinie komisji. Komisja Finansów i Gospodarki. Komisja Finansów i Gospodarki opiniowała powyższe projekty uchwał pozytywnie. Nie. Dziękuję. Komisja Samorządu i Oświaty. Zaopiniowano pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję do omawianej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Proszę. Proszę Państwa, chciałam się odnieść do tego projektu budżetu na 2019 rok. Rzeczywiście, tak jak powiedział Pan Skarbnik, jest to budżet inwestycyjny. Większych zastrzeżeń, trudno mieć większe zastrzeżenia tego budżetu. Bardzo cieszę to nas wszystkich radnych, ci, którzy już są kolejną kadencję, że nastąpi i modernizacja oczyszczalni ścieków, bo to było naszą bolączką naprawdę przez długie lata. I cieszę się. Na pewno cieszymy się z tego bardzo. Cieszymy się, że będzie oni powstaną. Te oczyszczalnie przydomowe również będziemy szczęśliwi. Widzę, że jest tutaj nastąpione. Bulwary rybackie ruszyły, więc wszystko fajnie, dobrze, że tak się dzieje. Natomiast tylko taka moja sugestia, bo teraz już naprawdę nie ma sensu robić jakichś większych rewolucji, bo wiemy wszyscy, że naszą bolączką też są drogi, a na te drogi zostało zarezerwowane 69 tysięcy, to nie jest dużo na te drogi gminne. I może byłoby dobrze, konstruując przyszły budżet na 2020 rok, po prostu rozważyć wydatki na tak zwaną rozrywkę. Gdzie na jarmark 70 tysięcy zarezerwowane. Być może coś z tych klubów sportowych przenieść na wydatki takie też inwestycyjne. Byliśmy z koleżanką na spotkaniu w Kopnicy. Tam się okazuje, że są całe ulice bez oświetlenia. Więc, a tutaj tylko kwota 19 200. Ja rozumiem, że tak prawie cała jak materiał staje i pewnie tak akurat pan skarbnik z panią wójt zadecydowali. Natomiast już tak na przyszły rok może warto byłoby iść w tym kierunku, żeby to po prostu więcej było, jeszcze więcej było tych inwestycji, taki ten budżet był bardziej inwestycyjny. Ja dziękuję też Państwu. Dziękuję. Pani radny, ja Pani nie przerywałem, bo to... Ja mówię, że ja Pani nie przerywałem, bo to nie o to chodzi. Częściowo to może tego nie za bardzo się dotyczyło, a tak na marginesie to powiem, że każdy radny ma prawo uczestniczyć przy tworzeniu budżetu, więc zapraszam już teraz, na początku roku, pod koniec roku, żeby wszyscy radni razem z Panią wójt, jeżeli mają ochotę, tak jak tutaj Pani mówi, przyszli, zobaczyli, jak ten budżet się tworzy, wnieśli swoje uwagi, poprawki, czyli wnieśli, co by chcieli do budżetu. Dziękuję. Czy są jeszcze inne? Proszę bardzo, Pani wójt. Ja się odniosę do słów Pani radnej. Pani radna, nie jest tu jeszcze wpisana jedna inwestycja, która na razie nie planujemy, bo wniosek będzie tak naprawdę składany na początku roku 2019, bo już wiemy, że będą pieniądze z tego akurat programu. To jest remont, modernizacja kamienic. Tam jest kwota, Panie Kierowniku, 4 czy 5 milionów chyba, tak? Około 4 milionów. Około 4 milionów, więc być może to będzie jeszcze jedna inwestycja. Być może są to ostatnie pieniądze na zabytki. Przede wszystkim konstruowaliśmy budżet tak, jak środki się będą pojawiały. W związku z tym, jeśli pojawiają się środki na przykład na zabytki, pojawiają się na wozy strażackie, Państwo pamiętajcie, miał być jeden wóz, znaleźliśmy pieniądze na dwa. Dlatego, że te środki mogą się już później nie pojawić, więc sięgamy po to, co jest najważniejsze, co jest w tej chwili do pozyskania. A jak Państwo wiecie, to co ja obiecywałam w poprzedniej kadencji, tak prowadziłam politykę odnośnie dróg, tak jak mówiłam, kiedy pojawiają się pieniądze, sięgamy po jeden projekt rocznie. Jeśli pojawią się pieniądze z progu na drogi, to będziemy którąś drogę już szykować. Szanowni Państwo, złożona jest do progu droga w Żelechowie, który na razie nie ma rozstrzygnięcia.
Konsultowaliśmy już z panią konserwator drogę w Lubiczu, ponieważ jest to droga zabytkowa. Gdybyśmy mieli przystępować do projektu, to jesteśmy po uzgodnieniach z panią konserwator, w jakim kierunku iść. Czy będzie to nakładka nowa, czy będziemy musieli pozostać przy bruku. Więc to nie jest tak, że drogi są na wodę. Drogi to jest rzecz, na którą wtedy w trakcie roku będę państwa prosić, jeśli pojawią się pieniądze. My będziemy gotowi z projektem. My pewne projekty przygotowujemy, pracujemy nad tym, bo wtedy musimy być gotowi z projektem, ale wtedy, jeśli będzie potrzebny na wkład własny, ja przyjdę do państwa i będę prosić, abyśmy ewentualne środki przesuwali, bądź być może już się pojawią jakieś środki dodatkowe. Nie wpisujemy, ponieważ nie wiemy, kiedy będą te środki, nie wiemy, kiedy się pojawią, ale jesteśmy gotowi już z pewnymi projektami, już je będziemy robić następne. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie a propos. Proszę bardzo, proszę. Pani Wójt, Budak, skoro jesteśmy jeszcze przy tych drogach, tam została zaplanowana kwota 69 tysięcy. Czy jest przewidziane, bo wiem, że było zgłoszone do pani. Pani Rana, ja pani przerwę. Czy to jest zapytanie do pani Wójt? Tak, zapytanie. Zapytania, interpelacje od pierwszej sesji rady składa się na piśmie do zainteresowanej osoby, czy komórki, czy do wójta. No ale to jest to pytanie w temacie, tak? Dobrze, no proszę, niech pani pyta, no proszę, niech pani spyta, ale dobrze, przypominam, że wszelkie zapytania, interpelacje radnych są składane na piśmie. Proszę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pani wójt. Drodzy państwo, ja tutaj zaznaczam, że to nie są kwoty zbyt odbiegające. Nie wiem, o co chciała spytać pani radna, ale to są kwoty zbliżone do tego, co było. Proszę wziąć pod uwagę, że tam jeszcze jedna kwota odnośnie odwodnienia, tak? Modernizacji i kanalizacji deszczowej to jest 50 tysięcy. To również dotyczy tak naprawdę inwestycji drogowych, więc to nie odbiega w jakiś szczególny sposób. I tu mówimy, to są te kwoty, które będą przeznaczone na bieżące remonty i modernizacje dróg, tak jak standardowo je prowadzimy, więc to nie odbiega w jakiś szczególny sposób. A tak jak mówię, o nowych projektach będę na bieżąco, jeśli będą pojawiać się pieniądze, po prostu do państwa przychodzić i prosić państwa o przesunięcia. I to w kwestii dróg, a odnośnie jarmarku. Pani radna, drodzy państwo, który to już jarmark? 20? Który będzie? Drugi, trzeci. Czy państwo macie, jak państwo macie wątpliwości co do w ogóle organizowania tej imprezy, to ja proponuję, rzeczywiście, no państwo macie takie prawo w ogóle jej nie organizować, ale przez wszystkie lata, ja jak przyszłam, robiłam 19 jarmark, przez większość lat była ta kwota 50 tysięcy, była to dużo mniejsza skala imprezy, była to impreza tylko jednodniowa. W tej chwili, szanowni państwo, mieścimy się w takiej kwocie. Jeśli pani jest za likwidacją, oczywiście zawsze, drodzy państwo, możecie państwo składać wnioski, ja jestem otwarta, ale nie rozumiem, jeśli przez tyle lat to robiono w takiej kwocie i mieszczono się, przekraczano, no nie wiem, drodzy państwo, mamy na to zawsze pozyskane środki, na wszystkie imprezy, do Rzymki, jarmark, sięgamy po środki zewnętrzne. Ja widzę z frekwencji, która jest na jarmarkach, na dożynkach, które ja zaczęłam organizować, to na pewno jest to nieporównywalna frekwencja do tego, co było wcześniej. Więc wydaje się, że społeczeństwo jest zadowolone. Tu mówimy o tych sprawach, które rzeczywiście dotyczą ludzi, niekoniecznie wielkiej inwestycji. Więc, drodzy państwo, zawsze możecie dokonać przesunięć budżetowych zgodnie ze swoją wolą. Oczywiście, jeśli wszyscy państwo się zgodzicie i będziecie tak uważali. Ja, czytając to, ile ludzi przyjeżdża, ile ludzi jest, ile stowarzyszeń jest zaangażowanych, ile ludzi naszych ludzi, naszych mieszkańców jest zaangażowanych wspólnie z nami w organizację tego i przeprowadzamy to razem. Wydaje mi się, że ta jedna w roku impreza to słuszna droga. Zresztą to kontynuacja przecież, tak jak powiedziałam, ja zrobiłam tylko 4 jarmarki wcześniejsze, przez tyle lat robione. Pani chyba dużo wcześniej była radną, też chyba pani, nie wiem, czy pani była zadowolona, czy nie, z wcześniejszych imprez, no ale to, drodzy państwo, zawsze trzeba rozważyć, czy oczyszczalnia, czy jarmark, czy droga. Ja myślę, że dobrze, żeby tak podzielić, żeby wszyscy z państwa byli zadowoleni. Dziękuję bardzo. W momencie, pani radna, tam jeszcze z tyłu pani radna zgłaszała się, tak? Pani czy pan radny? Proszę. No, dobrze by było, żeby na ten jarmark było czym dojechać, bo tutaj nie mówimy o likwidacji jarmarku w żaden sposób, nie? Ale ja chciałem tylko właśnie do tej dróg i no chyba mam tu dużo właśnie do powiedzenia, bo Jerzy był
Momencik, tak już wspomniałem, wszelkie zapytania, interpelacje proszę składać na piśmie. Dobrze. Tak? Ja tylko chcę zaapelować, że jest to problem, którego musimy po prostu... Dobrze, no to proszę to umotywować to na piśmie do pani Wójcie, czy do odpowiedniej komórki i w ciągu 14 dni będzie odpowiedź dla pana radnego. Proszę pani radna. Ja się chciałam tylko powiedzieć, dosłów pani chyba ani słowem nie powiedziałam, że... Proszę mikrofon włączyć. Jest włączony. Ja ani słowem nie powiedziałam, że jarmark trzeba byłoby zlikwidować, czy żeby on w ogóle, żeby go wcale nie było. Ja tylko chodziło mi po prostu o proporcje, że można byłoby być może trochę na tym uszczknąć, po to, żeby było być może na oświetlenie czy na drogę. Bo niektóre drogi gminy te nie wymagają większych nakładów i nie chodzi o wkładzenie asfaltu, tylko po prostu wysłanie jakiegoś pruszywa, żeby droga była przejezdna, tak jak w Radoszkach, bo tutaj też się... Dobrze, ja i tyle w tym temacie. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Proszę pani Ola. Drodzy państwo, zapraszam do składania interpelacji pisemnych i wtedy będziecie państwo też mogli to uzasadnić. Będziecie wiedzieli, ile z tej kwoty, którą chcielibyście uszknąć, wystarczy na jaką drogę. Drodzy państwo, czy to rzeczywiście wystarczy na jakąś drogę? Bo ja się obawiam, że może nie wystarczyć nawet na chodnik. Ale, szanowni państwo, zapraszam do składania interpelacji. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce zabrać głos? Dziękuję, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania imiennego. Będę odczytywał nazwiska państwa radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Grzybowska Kamila. Jestem za. Ogunia Grzegorz. Jestem za. Hasiu Gerdiga. Jestem za. Łukasz Kulka Janusz. Jestem za. Męczerska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markiewicz Maria. Jestem za, Markowicz. Przepraszam bardzo, Markowicz. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Wstrzymuję się. Dziękuję. Szefer Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. No tak dziwnie wyszło, że swoje nazwisko, imię przy... I znaczyłem, ale miałem na myśli syna, ale to szczerze. Dziękuję. Z czasem. Proszę o wydrukowanie tylko. Uprawnionych do głosowania 15, liczba obecnych 14, liczba nieobecnych 1. 14, przy 14 głosujących jest za 13, głos wstrzymujący się 1, głos nieoddany 0, głosy przeciw 0. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Punkt numer 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych z budżetu gminy Widuchowa na zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Widuchowej na rok 2019, druk nr 5. Przedstawienie projektu uchwały, proszę pana skarbnika. W budżecie gminy zawarto dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na pokrycie kosztów utrzymania czystości powierzchni ulic gminnych w miejscowości Widuchowa i na koszty utrzymania terenów zieleni i parków widuchowej.
I żeby tą dotację można było udzielić z budżetu gminy, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie kalkulacji stawek jednostkowych. Te stawki zostają zaproponowane na poziomie roku 2018, czyli złoty 65 za 1 metr kwadratowy powierzchni ulic i złoty 26 za 1 metr kwadratowy powierzchni terenów zielonych. I to tytułem omówienia tej uchwały. Dziękuję. Opinie komisji. Komisja Finansów i Gospodarki zaopiniowała pozytywnie. Samorządu i Oświaty zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Głosowanie imienne. Będę odczytywał nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu. Za, przeciw lub wstrzymuję się. Tak? Przepraszam bardzo, muszę się komputer uruchomić. Sekunda. Sprawy techniczne. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Pani radna Kamila Grzybowska. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Hasiuk Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Franciszka Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siewert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefer Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Proszę o wypowiedzenie protokołu do głosowania. Odczytuję protokół głosowania. Liczba uprawnionych 15, głosy za 14, czyli liczba obecnych 14, głosów za 14, głosów przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0, głosy nieoddane 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego, druk nr 6. Przedstawienie projektu uchwały proszę o przedstawienie pana skarbnika. Uchwała w sprawie określenia pomocy dla powiatu gryfińskiego. Uchwała techniczna, ponieważ Rada Gminy przy uchwalaniu budżetu na rok 2019 już podjęła decyzję o tym, że dla powiatu gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 47 że określa się pomoc finansową ustaloną w budżecie roku 2019 dla powiatu gryfińskiego w formie dotacji celowej w kwocie 47 tysięcy złotych z przeznaczeniem na uruchomienie linii komunikacyjnej na trasie Czarnówko, Pochalonka, Marwice i Gryfino. I to samo jest w budżecie gminy już na rok 2019. No ale takie są przepisy, żeby te decyzje też podejmować w innych uchwałach. Dziękuję. Dziękuję panie skarbniku. Opinie komisji. Komisja Finansów i Gospodarki zaopiniowała pozytywnie. Samorządy i Oświaty zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Czy kolega chce zabrać? Nie. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przeprowadzimy głosowanie imienne. Tak jak już wcześniej było, odczytuję nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Proszę o przepraszam, jeszcze nie odczytałem, już czytam. Pani radna Grzybowska Kamila. Jestem za.
Bunia Grzegorz. Jestem za. Pasiu Jadwiga. Jestem za. Kulta Janusz. Jestem za. Męczeska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradis Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siewert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zalacka Anna. Jestem za. Proszę o wydrukowanie protokołu. Czytam protokół z głosowania. Liczba uprawnionych 15, liczba obecnych 14, liczba nieobecnych 1, głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0, głosy nieoddane 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Widokowa z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019, druk nr 7. Przedstawienie projektu uchwały, proszę, o przedstawienie projektu uchwały proszę sekretarza gminy. Szanowni Państwo, w paragrafie pierwszym projektu uchwały czytamy: Rada Gminy przyjmuje roczny program współpracy Gminy Widokowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego określonymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jak też stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. W załączniku nr 1 mamy dołączony program współpracy Gminy Widokowa z organizacjami pozarządowymi. W tym załączniku, w tym programie określone zostały cele współpracy, cele szczegółowe oraz zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego. Gmina Widokowa w ramach zadań własnych taką współpracę prowadzi z organizacjami pożytku publicznego. Musi w formie uchwały zatwierdzić, uchwalić program współpracy i określić w budżecie środki przeznaczone na realizację tego programu. Różne formy współpracy z tymi organizacjami zostały zapisane w programie. Ten program szeroko opisuje możliwości współpracy z organizacjami, które działają na terenie gminy Widuchowa, ale również z organizacjami, które nie muszą działać na terenie naszej gminy, ale mogą działać dla mieszkańców naszej gminy. Od wielu lat z tego programu finansowane są w naszej gminie, finansowana jest działalność klubów sportowych, które wykonują zadania zlecone przez gminę i przystępują do konkursu. Gmina określa zakres działań, które może realizować organizacja pożytku publicznego czy stowarzyszenie. Takie stowarzyszenie przystępuje do konkursu, jeśli spełnia wszystkie kryteria i zostanie jego wniosek pozytywnie rozpatrzony. Jest przyznawana dotacja z budżetu gminy, a potem ten program w trakcie roku jest realizowany, na końcu jest rozliczany. W budżecie gminy Widokowa na rok 2019
została zabezpieczona kwota w wysokości 115 tysięcy złotych. Wcześniej program podlegał konsultacjom społecznym, czyli spełniliśmy wszystkie wymogi ustawy i niniejszym przedkładamy do uchwalenia tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Opinia Komisji Samorządu i Oświaty. Jestem za. Dziękuję. Pozytywnie. Jestem za. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję w sprawie tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Nie widzę, zamykam dyskusję. Bo tak jak poprzednio będziemy przeprowadzali głosowanie imienne. Odczytywać będę Państwu nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu za, przeciw lub wstrzymuję się. Pani radna Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Hasiu Gadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradis Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Proszę o wydrukowanie protokołu. Odczytam prowadząc głosowania. Liczba uprawnionych 15, liczba obecnych 14, liczba nieobecnych 1. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0, głosy nieoddane 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, druk nr 8. Przedstawienie projektu proszę sekretarza gminy. Szanowni Państwo, Rada Gminy Widuchowa co roku uchwala gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. To zadanie własne gminy. Gmina w tym celu do koordynowania i do odpowiedzialności za realizację tego programu powołuje Gminną Komisję do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i corocznie uchwala Gminny Program Profilaktyki. Załącznikiem do tej uchwały jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który między innymi zawiera wnioski z diagnozy sytuacyjnej w gminie Widuchowa, zawiera cele programu, zadania programu, sposób realizacji tego programu i zawiera określone kwoty przeznaczone i zaplanowane w budżecie gminy w dziale 851 ochrona zdrowia. To są środki w wysokości 74 020 zł podzielone na dwie części. W rozdziale 85-154 zapobieganie alkoholizmowi jest to kwota 71 020 zł, a w rozdziale 85-153 zapobieganie narkomanii to jest kwota 3000 zł. Środki na ten cel już zostały uchwalone. Państwo przed chwilą podjęli uchwałę budżetową.
przegłosowali uchwałę budżetową na 2019 roku. 19 rok. Chciałem tylko przypomnieć, że środki te pochodzą z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych. Muszą być wydane zgodnie z programem, który uchwala Rady Gminy i w tym celu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się tą sprawą. Wcześniej były dwa programy. Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ale w związku ze stanowiskiem Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii nie istnieją przeszkody z merytorycznego punktu widzenia do tworzenia wspólnego programu. W związku z tym już od 2 lat podejmujemy uchwałę, której Państwo uchwalacie wspólny program profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Dziękuję. Dziękuję Panie Sekretarzu. Opinia Komisji Samorządu i Oświaty. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania imiennego. Odczytywał będę nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej. I proszę o oddanie głosu. Za, przeciw lub wstrzymuję się. Przystępujemy do głosowania. Pani radna Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Asiu Gardiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebel Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szefer Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Dziękuję. Proszę o wydrukowanie protokołu. Liczba uprawnionych do głosowania 15, liczba obecnych 14, liczba nieobecnych 1. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0, głosy nieoddane 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno-użytecznych w gminie Widuchowa na rok 2019, druk nr 9. O przedstawienie projektu uchwały proszę sekretarza gminy. Proszę Państwa, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej gmina do dnia 31 stycznia każdego roku zobowiązana jest sporządzić roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Załącznikiem do uchwały jest właśnie plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w roku 2019. W tym załączniku zostały w tabeli określone rodzaje prac społecznie użytecznych, liczba wykonywanych godzin wykonywania prac oraz liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłków, które mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych. My od wielu lat współdziałamy ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych przez naszych mieszkańców.
planujemy to zawsze w ten sposób, że na potrzeby każdego sołectwa, których mamy 14, kierujemy i Powiatowy Urząd Pracy kieruje, jeśli jest taka możliwość i osoby spełniają kryteria, kierują te osoby do wykonywania tych prac. Łącznie planujemy na 14 sołectw liczbę godzin wykonywania tych prac na 100 1680, co daje w przeliczeniu na jedno sołectwo około 120 godzin rocznie. Te programy jak co roku rozpoczynają się w okresie mniej więcej maja, więc jeśli będą środki, będzie ten program uruchomiony, my mamy gotowy plan potrzeb i będziemy mogli ludzi skierować do realizacji tego programu. Nie zawsze jest to 14 osób, ale bywało tak, że wiele sołectw z tego skorzystało i to jest dobry sposób na to, aby aktywizować osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. W związku z tym przedkładamy mniejszą uchwałę i wnioskujemy o podjęcie tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Samorządu i Oświaty. Zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do dyskusji. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję, nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania imiennego. Odczytywał będę nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu. Za, przeciw lub wstrzymuję się. Pani radna Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Pasiel Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczyńska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Radzisz Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siewet Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szekler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Proszę o wydrukowanie protokołu. Odczytuję protokół z głosowania. Liczba uprawnionych 15, liczba obecnych 14, liczba nieobecnych 1. Głosy za 14, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0, głosy nieoddane 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolno-Odrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, druk nr 10. O przedstawienie projektu uchwały proszę sekretarza gminy. Szanowni Państwo, gmina Widuchowa od roku 2008 jest członkiem Stowarzyszenia Dolno-Odrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, w skrócie DIROW. Co na każdą kadencję jesteśmy zobowiązani wyznaczyć przedstawiciela do reprezentowania gminy Widuchowa w tym stowarzyszeniu. W projekcie tej uchwały w paragrafie pierwszym wyznacza się wójta gminy Widuchowa panią Annę Kusy-Kłos na przedstawiciela do reprezentowania gminy Widuchowa w Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jednocześnie traci moc uchwała nr 3/8/2014 Rady Gminy Widuchowa w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do reprezentowania gminy na poprzednią kadencję. Mniejsza uchwała podejmowana jest w związku z rozpoczęciem 8 kadencji Rady Gminy Widuchowa, a więc uzasadnione jest jej podjęcie. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Samorządu i Oświaty. Otwieram dyskusję do projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos?
Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania imiennego. Odczytywał będę nazwiska Państwa radnych w kolejności alfabetycznej i proszę o oddanie głosu. Za, przeciw lub wstrzymuję się. Pani radna Grzybowska Kamila. Jestem za. Gunia Grzegorz. Jestem za. Asiu Jadwiga. Jestem za. Kulka Janusz. Jestem za. Łęczewska Małgorzata. Jestem za. Mańkowski Łukasz. Jestem za. Markowicz Maria. Jestem za. Pałka Zbigniew. Jestem za. Paradziś Małgorzata. Jestem za. Rębacz Jan. Jestem za. Siebert Bogusława. Jestem za. Smętek Agnieszka. Jestem za. Szebler Agnieszka. Jestem za. Zawadzka Anna. Jestem za. Proszę o wydrukowanie protokołu. Proszę bardzo. Mamy chwileczkę. Pani Wójt, się o głos proszę. Drodzy Państwo, ja niestety muszę Państwa opuścić w tej chwili, ponieważ...